Jeśli chce się być w tym najlepszym, trzeba spędzać przy komputerze 20 godzin dziennie. Najlepsi hakerzy to ci, którzy mają obsesję na tym punkcie. Robią naprawdę szalone rzeczy. To głos hakera, który w sieci posługuje się pseudonimem Phobos. Nie chciał pokazać swojej twarzy przed kamerą. W końcu dochodzi się do wniosku, że zanim zostanie się złapanym, trzeba włamać się do najpilniej strzeżonego komputera. Nie warto iść do więzienia za włamanie do komputera gminnej biblioteki. To byłoby głupie. Lepiej włamać się do systemu bankowego. Wtedy można liczyć na korzystną ugodę. W nowej erze internetu i elektronicznego handlu świat należy do komputerowych maniaków. Hakerzy dysponują olbrzymią władzą. Docierają do sieci o kluczowym znaczeniu dla naszego codziennego życia. Są nieufni i skryci. Do tej pory niewielu z nich zdecydowało się mówić. To najwspanialsza rzecz na świecie, lepsza od seksu. Internet składa się z systemów stworzonych przez ignorantów i zarozumialców. Hakerów trzeba traktować jak kolejny z żywiołów, jak część natury. Nie da się ich wszystkich aresztować ani w żaden sposób powstrzymać. Nigdy dotąd tak wielu ludzi nie dysponowało tak dużą władzą. Czy są lekceważonymi wizjonerami? A może kozłami ofiarnymi? W tym programie hakerzy sami opowiedzą nam o swoim niezwykłym świecie. Hakerzy. Podwaliny dzisiejszego skomputeryzowanego świata zostały stworzone przez maniaków komputerowych. Chcieliby internet stał się przestrzenią swobodnej wymiany informacji. Ostatnią rzeczą, której pragnęli, było wirtualne centrum handlowe, jakim stała się dziś cyberprzestrzeń. Niektórzy hakerzy występują przeciwko systemowi, nazywają siebie czarnymi kapeluszami. Są kowbojami XXI wieku, swobodnie przemierzającymi cyberprzestrzeń. Ten człowiek jeszcze niedawno był uważany za jednego z najbardziej niebezpiecznych hakerów w Wielkiej Brytanii. Nie chcąc ujawnić swojego domowego adresu, umówił się z nami w pralni. Ma 24 lata i dwukrotnie był aresztowany za przestępstwa komputerowe. Oskarżono go o włamanie się do ponad 100 serwerów, w tym 50 uniwersyteckich, licznych rządowych i wojskowych, a także kilku należących do NASA i brytyjskiej telekomunikacji. W sieci posługuje się pseudonimem Cold Fire. Z komputera na Uniwersytecie w Manchesterze nastoletni Cold Fire włamał się do niemal wszystkich serwerów w Wielkiej Brytanii. To było całe moje życie. Włamywałem się 24 godziny na dobę. W pewnym momencie mogłem przerwać wszystkie międzynarodowe połączenia telefoniczne z Wielką Brytanią. Gdyby prezydent USA chciał zadzwonić do naszego premiera, nie byłby w stanie tego zrobić. To dawało mi niezwykłe poczucie mocy. Czułem, że jestem najlepszy. W 90% przypadków próba włamania jest udana. To nie jest trudne. Trwa to zwykle godziny, czasami dwie albo trzy. To jak gigantyczna krzyżówka, ale reguły i odpowiedzi stale się zmieniają. Trzeba cały czas być na bieżąco. To olbrzymie intelektualne wyzwanie. To zarazem obsesja, jak i narkotyk. Kiedy zacznie się to robić, nie można przestać. Człowiek ciągnie do mniejszych miejsc. Dlatego śpi się zwykle po 5 godzin na dobę i od razu po przebudzeniu siada się przed komputerem. Phobos działa już od niemal 20 lat.
jest superhakerem, który opracowuje nowe sposoby włamywania się do rządowych i komercyjnych serwerów. Phobos nigdy nie został schwytany. To nie jest jego głowa. Kiedy wstaję rano, od razu sprawdzam, czy programowi, który miał wybierać różne numery, udało się połączyć z jakimś komputerem. Czasami jest to komputer sklepu, a czasami banku. Jeśli są to ciekawe miejsca, to przez następne kilka godzin próbuję się do nich dostać. Tak wygląda nasz dzień. Najpierw zaglądamy na kilkanaście brytyjskich i amerykańskich stron edukacyjnych, czytamy maile, które udało nam się wykraść, także policyjne, i upewniamy się, że zatarliśmy wszystkie ślady. Wieczorami zwykle zajmujemy się trudniejszym zadaniem, na które musimy poświęcić tydzień albo dwa tygodnie. Może to być na przykład włamanie się do banku albo jakiegoś innego, dobrze zabezpieczonego systemu. Potem kładziemy się spać na 4 godziny, wstajemy następnego dnia i znowu robimy to samo. I tak każdego dnia. Podczas gdy czarne kapelusze działają przez 24 godziny na dobę, ich rywale, administratorzy sieci, zwykle pracują tylko 8 godzin dziennie. Włamanie do większości serwerów to dla hakerów nic trudnego. Potrafią ogolić głowy Spice Girls i zdjąć spodnie papieżowe. W świecie czarnych kapeluszy nasze e-maile stają się publiczną własnością. Cyber Junkie kilkakrotnie trafił do aresztu za włamanie do serwerów. Przyczyną powstania obsesji na punkcie internetu jest brak kontroli nad własnym życiem. Człowiek chce w końcu mieć nad czymś władzę. Wielu hakerów mści się za doznane wcześniej upokorzenia. Oto zadanie dla Junkiego. Ma przed sobą symulację serwera podobnego do tych, jakich używają dostawcy, tacy jak Daemon, Clarenet i British Telecom. Spróbuje się do niego włamać i uzyskać dostęp do konta poczty elektronicznej użytkownika Anna. To mi zajmie 2 minuty. Mam teraz pełny dostęp do serwera. Wszedłem na konto głównego użytkownika, dzięki czemu mam dostęp do całego systemu. Otworzyłem też konto poczty elektronicznej użytkownika Anna i pobrałem z niego numer karty kredytowej. Mimo że internet nie był tworzony z myślą o przesyłaniu poufnych informacji, w ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój elektronicznego handlu i bankowości. W sierpniu zeszłego roku, gdy z kont internetowego banku EGG zniknęły tysiące funtów, interweniowała policja. Phobos uważa jednak, że włamanie do banku EGG to dopiero początek. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z internetowym bankiem, odebrało mi mowę. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Mój przyjaciel wszedł na stronę banku, w którym miał konto. Zapytałem, czy może z niego przelać pieniądze. Odpowiedział, że tak. Chciałem wiedzieć, czy musi to potwierdzić potem pisemnie. Powiedział, że nie, wystarczy, że wpisze numer konta. Wydało mi się to strasznie ryzykowne. Phobos sądzi, że niektórzy hakerzy już opracowali metody wykradania pieniędzy z kont internetowych banków. Zamiast próbować zgadnąć numer PIN do wybranego konta, hakerzy najpierw wybierają jakiś numer, na przykład 1234, a potem próbują za jego pomocą dostać się do wielu różnych kont. Ponieważ internetowych banków jest coraz więcej, istnieje duża szansa, że w końcu w którymś z nich uda im się to zrobić.
Przewiduję, że w ciągu następnego roku dojdzie do kilku poważnych złamań. Do sieci komputerowej najłatwiej wejść frontowymi drzwiami. Zgadywanie haseł to ulubiona zabawa hakerów. Jeśli ktoś musi wybrać hasło do komputera w biurze, zwykle decyduje się na nazwę jakiegoś z przedmiotów ze swojego otoczenia, monitora lub rośliny w doniczce. Może też wybrać swoje imię, inicjały, datę urodzin, imię córki lub matki. Odgadnięcie hasła to kwestia intuicji i zwykle w końcu udaje się to zrobić. Ludzie nie wybierają trudnych haseł, bo nie mogliby ich później zapamiętać. Świętym graalem dla każdego hakera jest główne hasło systemu. Znając je, można uzyskać dostęp do całej sieci komputerowej. Mimo to wiele tych haseł można bez trudu odgadnąć. Pewnego razu połączyłem się z serwerem jednego z dużych banków. Było w nim główne konto o nazwie root, które krótko mówiąc kontroluje wszystko. Okazało się, że hasłem do niego było słowo kontrola. Wpisałem więc nazwę użytkownika, root i hasło kontrola i po chwili byłem w środku. Tymczasem CyberJunkie pracuje nad kolejnym zadaniem. Ma włamać się na symulowaną stronę internetową i zmienić jej zawartość. Właśnie w ten sposób Spice Girls straciły włosy, a papież spodnie. Wielu hakerów włamuje się do oficjalnych stron dużych organizacji i umieszcza na nich swoją własną treść. To właśnie zamierzam teraz zrobić. Zmieniłem ją tylko nieznacznie. Wpisałem słowo włamanie. Jeśli komputer jest słabo zabezpieczony, uzyskanie dostępu do niego trwa tylko chwilę. Rządne sławy czarne kapelusze umieszczają kopie zmodyfikowanych przez siebie stron na witrynie attrition.org, której twórcy monitorują ataki hakerów na całym świecie. CyberJunkiemu udało się już włamać do systemu i teraz umieszcza w nim ulubione narzędzie hakerów, tak zwanego Trojana. To zamaskowany program, dzięki któremu będzie mógł w przyszłości niepostrzeżenie wchodzić do serwera. Strzeżcie się maniaków, którzy niosą podarki. Nazwa Trojan pochodzi od konia trojańskiego z Iliady Homera. Trojan działa na tej samej zasadzie. W innym programie ukrywamy nasz własny, tak aby nikt nie zauważył jego obecności. Następnie po cichu wkradamy się do sieci i zaczynamy obserwację. Patrzymy, co robią inni użytkownicy, kiedy się logują i kiedy wychodzą. Gdy czujemy się już bezpieczni, zaczynamy rozszerzać naszą kontrolę nad serwerem. Wchodzimy do kolejnych komputerów, aż dotrzemy do tego, który nas interesuje. Możemy obejrzeć pliki, skopiować pocztę, wyrzucić jakiegoś użytkownika, a nawet wyłączyć cały system. Mamy większą władzę niż administratorzy, bo oni odpowiadają za swoje działania, a my nie. Nas tam po prostu nie ma, jesteśmy duchami. Gdy duch dostanie się już do maszyny, jak najlepiej sobie z nim poradzić? Do tej pory rządy stosowały przede wszystkim metody prawne, wyłapując najważniejszych hakerów. Siedziałem w pokoju frontowym z kolegami i popijałem piwo. Nagle drzwi otworzyły się i do środka wpadło kilku policjantów. Złapali mnie i rzucili na ziemię. Jeden gliniarz wykręcił mi ręce do tyłu. Krzyknął, że jeśli się ruszę, złamie mi rękę, czy coś w tym rodzaju. Potem przewieźli mnie z Manchesteru do Londynu w więziennej karetce. W drodze dali mi do przeczytania wszystkie papiery. Mieli włączone radio. Leciał w nim Born Slippy, którego my słuchaliśmy, kiedy się włamywaliśmy. Dobrze się bawiłem. Pomyślałem sobie, że przynajmniej coś udało mi się zrobić. Niczego nie żałowałem.
Coldfire został w końcu oskarżony i skazany za oszustwo, ale prawo w USA i Wielkiej Brytanii jest surowe dla hakerów. Za notoryczne włamania grozi im do 5 lat więzienia. Do tej pory skazano jednak tylko kilku z nich. Udowodnienie takiego przestępstwa jest bowiem wyjątkowo trudne. Jeśli więc nie można ich pokonać, może warto ich kupić. Były szpieg z CIA, Robert Steele, uważa, że hakerzy nie są prawdziwym problemem, lecz tylko jego symptomem. Przede wszystkim winni są ludzie, którzy stworzyli system, do którego może włamać się każdy dzieciak z podstawówki. Moglibyśmy całkowicie pozbyć się przestępczości komputerowej, ustanawiając odpowiednio wysokie standardy dla korporacji. Tymczasem pozwalamy Billowi Gatesowi i producentom komputerów sprzedawać kiepskie produkty. Różne firmy stale narażają nas na straty, ponieważ nie chronią w odpowiedni sposób swojej intelektualnej własności, naszych kont bankowych i naszych danych osobistych. Steele zajmował się rekrutacją hakerów do służb wywiadowczych Korpusu Piechoty Morskiej. Obecnie postępuje tak również coraz więcej korporacji. Oferując sowite wynagrodzenie, nakłaniają hakerów, by stali się białymi kapeluszami i wykorzystywali swoje umiejętności, zabezpieczając sieci komputerowe przed włamaniami. W Stanach Zjednoczonych hakerzy stopniowo wychodzą z podziemia. W dzisiejszych czasach hakerzy robią duże pieniądze, a przynajmniej mają taką możliwość. Powinniśmy ich zatrudnić, a nie skazywać. Obecnie uzyskanie dostępu do sieci nie sprawia większych trudności, ale w latach 60., gdy pojawili się pierwsi hakerzy, nie było to wcale takie łatwe. Pionierami w tej dziedzinie byli studenci Instytutu Technologii w Massachusetts. Paul Taylor z Uniwersytetu w Salford od 10 lat interesuje się pierwszymi hakerami. W tamtych czasach osiągnięcie mocy obliczeniowej dzisiejszego peceta wymagało zbudowania gigantycznej maszyny. Dostęp do sieci był bardzo ograniczony i dlatego hakerzy nie mieli łatwego życia. Jednak później, gdy pojawiły się komputery osobiste, sieć zaczęła się gwałtownie rozrastać i społeczności hakerów zaczęły powstawać także poza instytutem. Pod koniec lat 80. rozwój ten przybrał znamiona rewolucji, a rola hakerów zaczęła być demonizowana. Równocześnie wszyscy zdali sobie sprawę z tego, jak źle zabezpieczone przed włamaniami są nasze sieci komputerowe. Kto zaś może je lepiej zabezpieczyć niż ci, którzy się do nich włamywali? Podczas gdy część hakerów nadal nosi czarne kapelusze, wielu z nich postanowiła zamienić je na białe i pomóc firmom w ochronie ich danych. Rozpoczyna się epoka, w której wiedza i umiejętności hakerów będą bezcenne. W okresie gwałtownych zmian to mutanci są w stanie ocalić świat. Mówię poważnie. Kiedy następuje rewolucyjna zmiana, wszyscy grzeczni chłopcy, którzy zawsze obcinali paznokcie, nosili czyste ubrania i słuchali się mamy, wpadają w panikę i nie wiedzą, co robić. W takiej sytuacji uratować świat mogą tylko mutanci, którzy wyrywali nogi żabom, brudzili ubrania i byli wścibscy. Funkcjonowanie naszego społeczeństwa jest obecnie w znacznym stopniu uzależnione od komputerów. Dlatego ludzie, którzy odważyli się myśleć samodzielnie, tworzą obecnie nową elitę. Mutanci wszelkich odcieni spotykają się każdego roku na konferencji DEFCON, by porozmawiać o systemach, zabezpieczeniach i ulubionych odcinkach miasteczka South Park.
Dawniej hakerzy byli uznawani za przestępców. Dziś to szanowani specjaliści. Pierwszy DEFCON miał miejsce 7 lat temu i zorganizowano go w podziemiu. Od tego czasu impreza przekształciła się w prawdziwe targi, które odbywają się w Las Vegas. Wśród chłopców w t-shirtach i z włosami związanymi w kucych nowe firmy szukają pracowników, którzy zapewniliby lepszą ochronę ich sieciom komputerowym. Nawet młodzi hakerzy, których wyrzucono ze szkoły, chcą robić karierę w przemyśle komputerowym. John Kenty i Jason Friel z Salem w New Hampshire mają bardzo ambitne plany. Kiedy miałem 18 lat i byłem w szkole, wpadłem robiąc coś głupiego. To było coś naprawdę nieszkodliwego, ale kiedy później działo się coś niedobrego z komputerami, zawsze winiono mnie. Razem z kolegą urządzaliśmy sobie w sieci głupie zabawy. Bezustannie włamywaliśmy się nawzajem do swoich kont. To było interesujące. Jednak wkrótce na moim koncie administrator znalazł mnóstwo programów, które służyły do pokonywania zabezpieczeń w sieci. Wtedy zawieszono mnie i zabroniono przychodzenia do szkoły przez 10 dni. Grozili, że jeśli się pojawię, zawieszą mnie znowu. Zabronili mi także używania szkolnych komputerów przez resztę liceum. To nasze legowisko. Moja lodówka. Weźcie sobie piwo. Jednak przede wszystkim to siedziba Evil.net Computing. Przed kilku laty John wraz z przyjaciółmi Jasonem i Gregiem założyli grupę Evil.net Computing. Ich umiejętności nie były doceniane w szkole, ale teraz dzięki nim zarabiają dużo pieniędzy, zabezpieczając przed włamaniem sieci komputerowe lokalnych firm. Każdego dnia do rana surfują w sieci. Jest wiele teorii wyjaśniających to, dlaczego hakerzy się włamują. Najciekawsze i najzabawniejsze z nich bazują na freudowskiej interpretacji mitu o Edypie. Według nich hakerzy, włamując się do sieci, pragną powrócić do łona matki. Są także teorie psychoseksualne, zdaniem których chęć włamywania się wynika z pragnienia penetracji. To wyjaśniałoby fakt, dlaczego jest tak niewiele kobiet hakerów. Być może nie mają one tego samego biologicznego pragnienia penetracji, jakie mają ci nastoletni, niedojrzali seksualnie chłopcy. Element obsesji przenika całą branżę komputerową. Tu wymagana jest precyzja. Trzeba być bardzo dokładnym, niemal pedantycznym. To z pewnością wzmacnia w ludziach obsesyjne cechy charakteru. Jest także coś pociągającego w ekranie komputera, tak samo jak w ekranie telewizora. Ludzie surfują w sieci przez 3-4 godziny, szukając czegoś, co wcale nie jest takie ważne. Ale kiedy już to znajdą, mają wrażenie, że to święty gral. Jeśli obiektywnie spojrzy się na to, co się z nimi działo, można powiedzieć, że byli w transie przez kilka godzin i osiągnęli bardzo niewiele. Łatwo traci się wtedy poczucie czasu. Tak dzieje się nawet podczas zwykłego surfowania, ale kiedy ktoś próbuje się włamać do serwera Pentagonu, 8 godzin mija jak z bicza trzasną. Całkowicie traci się poczucie czasu, po prostu chce się skończyć jakąś robotę i zająć się czymś nowym.
Dopiero potem zauważa się, że minęło już 6 godzin. Bardziej skupiamy się na rezultacie końcowym niż na tym, co robimy w danej chwili. Haker pozbawiony dostępu do komputera czuje się tak, jakby znalazł się sam na środku pustyni. Jego ciało domaga się fizycznego kontaktu z komputerem. U wielu z nich można więc zauważyć symptomy uzależnienia i obsesji. Kiedy czegoś nie rozumiem, próbuję to rozgryźć. Nigdy się nie zniechęcam. Próbuję różnych metod i w końcu w ten czy inny sposób odnoszę sukces. Jego pseudonim w sieci to Tommy Pickles. Dziś ma prawie 30 lat i od dzieciństwa fascynowały go komputery. W 1996 roku skazano go za przestępstwa komputerowe, ale obecnie pracuje u dostawcy usług internetowych. Zajmuje się ochroną danych. Nie jestem z niczego dumny. W przeszłości miałem wiele kłopotów. Zostałem aresztowany i skazany za przestępstwa komputerowe. Ukrywałem to przez kilka lat. Są różni hakerzy. Są białe kapelusze i czarne kapelusze. Białe kapelusze to hakerzy, którzy chcą zrobić coś dobrego. Zabezpieczają dziury, żeby nikt w nie nie wpadł. Czarnych kapeluszy to jednak nie interesuje. To zwykle źli ludzie, którzy włamują się na strony internetowe tylko po to, by zostawić tam swój ślad. Ja nazywam siebie szarym kapeluszem. Czasami lubię wyciąć jakiś numer, zamknąć czyjąś stronę, pobawić się nią, albo po prostu napisać komuś, że się do niego włamałem. Jednak zawsze wyjaśniam potem, dlaczego to zrobiłem, a czasami nawet mówię, w jaki sposób. Domyślacie się, że nie mogę oglądać pornografii w pracy. Jeśli ktoś mi się nie podoba, powinien zniknąć z sieci. Nie wsiada się na rower, jeśli nie potrafi się na nim jeździć. W Stanach maniacy komputerowi są w modzie. Tommy otoczył się grupą bliskich przyjaciół. Nazwali się Moloch. Mają własną stronę, koszulki, styl i hasła. Takie jak nie miękniemy w mleku. W każdy piątek grupa spotyka się na Brooklynie, by objadać się hamburgerami i hot dogami. Hello, it's Tommy. Mówi Tommy. Jesteśmy w samochodzie. Na razie nie jedziemy, bo pada. W grupie czuję się bezpieczniej, bo wiem, że otaczają mnie ludzie, którzy mają takie same poglądy i wierzą w to samo. Zastanawialiśmy się, jaką nazwę powinniśmy nadać naszej grupie. Mnie fascynował łaciński termin medulla oblongata, który oznacza rdzeń przedłużony. Jednak wszyscy uznali, że nikt nie znajdzie naszej strony, bo nie będzie wiedział, jak się to pisze. Potem obejrzeliśmy film Metropolis, w którym pojawia się postać strażnika Molocha i zdecydowaliśmy się na tę nazwę. Oto nowa firma. Choć wszyscy członkowie grupy mają dobrze płatne posady w przemyśle komputerowym, wciąż nie mogą zapomnieć, że kiedyś byli outsiderami. Nazywaliśmy się maniakami. Maniacy to kujoni, tyle że z umiejętnościami towarzyskimi.
Tak można nas chyba określić. Teraz jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy maniakami. Nikt z nas nie angażował się wcześniej w żadne przedsięwzięcia. Dlatego teraz, kiedy natrafiliśmy w końcu na siebie, jest nam ze sobą tak dobrze. Dorastaliśmy jako outsiderzy. Nie należeliśmy do żadnych grup. Nasi rówieśnicy stale nam dokuczali. Nauczyciele też nas nie lubili, bo inteligentne dzieci ich denerwowały. Stale zadawaliśmy pytanie dlaczego. Dorośli boją się dzieci, które zadają takie pytania, więc zamiast odpowiedzi słyszeliśmy często, bo ja tak mówię. Nauczyciele podawali nam suche fakty. Byli intelektualnymi wampirami. Zaczęłam więc często wagarować. Teraz zarabiamy znacznie więcej pieniędzy niż ludzie, którzy naśmiewali się z nas w liceum. Teraz to oni są przegrani. Nie marzysz o tym, żeby oddać kiedyś samochód do warsztatu, w którym oni pracują? W liceum nie zdobywali umiejętności, bo tracili czas na jakieś głupie imprezy, a teraz są nikim. Pracują na stacjach benzynowych. Być może zarabiają więcej niż ich znienawidzeni rówieśnicy, ale dopiero od niedawna są uznawani za elitę. Wciąż czują się w tej roli niepewni i dlatego robią wokół siebie dużo hałasu. Nikt nie chce słuchać maniaków i świrów, a tymczasem cała sieć składa się z systemów stworzonych przez ignorantów i zarozumialców. Bez trudu można ją całkowicie zablokować. To przerażające. W tej chwili za wszystkie problemy z internetem wini się hakerów. Jeśli jakiś młody haker znajdzie dziurę w zabezpieczeniach systemu jakiejś korporacji i wyśle e-mail do jego administratora, w którym poinformuje o istnieniu tej dziury, zwykle dostaje odpowiedź, zaraz cię dopadniemy, sukinsynu, jak śmiesz włamywać się do naszej sieci. Kieruje nimi urażona duma. Hakerzy mają pieniądze, ale nie dysponują jeszcze politycznymi wpływami. Na konferencji w Las Vegas skwapliwie korzystają więc z prawa do noszenia broni. Niektórzy z nich przechodzą jednak do ofensywy, także w sieci. Posługując się swoimi umiejętnościami, starają się wykorzystać internet do przedstawienia swoich poglądów. Stworzyli alternatywny świat wartości. Hakerskie podziemie kieruje się swoimi zasadami i jest wystarczająco potężne, by zmusić korporacje i rządy do wysłuchania jego racji. Hakerzy nie chodzą na demonstracje, protestują w sieci, zniekształcając treść stron internetowych lub blokując serwery. Ze swojej bazy na Manhattanie Ricardo Dominguez koordynował ataki na serwery Białego Domu, Pentagonu, frankfurckiej giełdy i meksykańskiego rządu. Wykorzystuje internet, by zaprotestować przeciwko pacyfikacji meksykańskich Indian ze stanu Chiapas. Meksykańska rewolucja. Stając po stronie zapatystów, którzy walczą o równouprawnienie Indian, jego grupa Electronic Disturbance Theater prowadzi akcję, którą on nazywa cyfrowym zapatyzmem. Chcemy stworzyć olbrzymią wspólnotę, która idąc śladami Thoreau, Gandhiego i Martina Luthera Kinga, byłaby w stanie dzięki swojej liczebności wywrzeć wystarczająco duży wpływ w sferze symbolicznej. Que vale. Que viva Chiapas. Que viva México. Que viva Zapata. Czasami członkowie wspólnoty muszą razem wystąpić w sieci i choć przez krótki czas skorzystać z prawa do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Już dość. Ale jak zorganizować demonstrację w internecie? Dominguez zwrócił się o pomoc do Carmen Carazi. Ta była hakerka i programistka napisała program FluidNet, który stał się główną bronią grupy. FluidNet automatyzuje proces wciskania klawisza odśwież w wyszukiwarce.
Dzięki temu użytkownicy internetu mogą co 7 sekund odświeżać wybraną stronę. Jeśli będzie ich odpowiednio wielu, będą w stanie ją całkowicie zablokować. Flagnet to applet Java, który umożliwia automatyczne wciskanie klawisza odśwież. Jego skuteczność zależy od liczby uczestników protestu. To pętla, która co chwila wysyła do serwera prośbę o informację. On na nią odpowiada, ale wtedy prośba zostaje ponowiona. W końcu serwer odpowiada, że nie może już wysłać więcej informacji. Jeśli chce się zamanifestować jakieś stanowisko w sieci, trzeba to zrobić dużą grupą. To nie może być tylko opinia pojedynczego człowieka, lecz opinia, którą podzielają tysiące ludzi. W 1998 roku, chcąc zaprotestować przeciwko działaniom wojska w Chiapas, Dominguez zorganizował masowy atak na stronę prezydenta Meksyku. Zorganizowaliśmy 4-godzinny protest, do którego przyłączyło się 38 tysięcy ludzi z całego świata. W tym czasie użytkownicy próbujący wejść na stronę prezydenta Sediela otrzymywali wiadomość, że w tej chwili strona jest zablokowana. Dzięki pionierskiej działalności Electronic Disturbance Theater narodził się zupełnie nowy ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa, którego nazwa to połączenie słowa hacking i aktywizm, czyli haktywizm. Cyberprzestrzeń daje do ręki władzy każdemu człowiekowi, który jest w stanie posługiwać się komputerem. To dostępny dla wszystkich sposób, który daje obywatelom równe szanse w starciu z rządem. Oczywiście władze są tym przerażone. Obywatel ma bowiem w ręku narzędzie, z którego może zrobić dowolny użytek. Poza tym jesteśmy w stanie w jednej chwili zmobilizować tysiące ludzi na całym świecie. W 1998 roku wybuchła pierwsza cyberwojna. Electronic Disturbance Theater zorganizował wtedy 24-godzinny atak na serwer Pentagonu, by zaprotestować przeciwko polityce meksykańskiego rządu. Ku zaskoczeniu wszystkich, Pentagon przeszedł do kontrataku i wysłał do każdego uczestnika akcji program, który miał zablokować działanie Fludnetu. Był to pierwszy znany nam przypadek wojny informatycznej. Pentagon złamał przy tym amerykańską konstytucję, która zakazuje rządowi wykorzystywania sił zbrojnych przeciwko obywatelom własnego kraju. Tymczasem oni atakowali cywilne komputery w Nowym Jorku. Zareagowali niezwykle agresywnie. Oczywiście byli przerażeni, bo utracili panowanie nad sytuacją. Metody stosowane przez Electronic Disturbance Theater przejęły także inne grupy. Podczas bitwy o Seattle w 1999 roku antyglobaliści nie tylko protestowali na ulicach, ale także zaatakowali serwer Światowej Organizacji Handlu. W Nowym Jorku William Talen, który posługuje się pseudonimem Wielebny Billy, prowadzi kampanię przeciwko globalnym ambicjom wytwórni Disneya i producenta kawy Starbucks. Oprócz włamywania się do serwera firmy Starbucks, próbuje zorganizować skierowany przeciw niej masowy protest. Do tej pory nie ma zbyt wielu sukcesów. Być może dlatego, że kawa to ulubiony napój hakerów. Gdy w 1999 roku nastąpił gwałtowny rozwój internetowego handlu, taktykę cyberwojny i wirtualne protesty zaczęto wykorzystywać przeciwko wielkim korporacjom. Zmiany treści stron i blokowanie serwerów stały się dla hakerów chlebem powszednim. Anita Ramasastry z Waszyngtonu bada metody, jakimi hakerzy walczą z komercjalizacją ich ukochanej sieci. Obecnie toczy się wojna o oblicze internetu. Hakerzy biorą w niej czynny udział.
Trzeba pamiętać, że na samym początku internet był otwartym systemem i nie obowiązywały w nim żadne regulacje. Ktoś mógłby go nazwać dzikim zachodem, ale dzięki tej wolności powstawało mnóstwo innowacji. Następowała swobodna wymiana informacji i wszyscy mieli darmowy dostęp do programów. Obecnie coraz większa liczba korporacji nie tylko posługuje się internetem, ale także opatentowuje wszystko, co się da, począwszy od informacji po programy, które umożliwiają dostęp do nich. Hakerzy walczą z tą tendencją. Walka toczy się o to, czym będzie w przyszłości sieć. Czy znajdzie się w posiadaniu wielkich korporacji i trzeba będzie płacić za jej użytkowanie, tak jak za jazdę po autostradzie? Czy też będzie zupełnie darmowa i wszyscy będą mieli swobodny dostęp do informacji? Hakerzy zmienili treść stron internetowych firmy Kriegsmarine i linii lotniczych ValueJet. Ich atak sprowokowały także bożonarodzeniowe życzenia papieża. Podobno ostatnio Watykan zatrudnił hakera, by zapobiec kolejnym takim wypadkom. Dziś nawet Bóg korzysta z usług hakerów. Haktywizm nie jest skierowany przeciwko wszystkim korporacjom, lecz tylko tym, które łamią określone zasady nazywane przez niektórych netykietą. Electronic Disturbance Theater zajął niedawno wyraźne stanowisko w debacie na temat wolności w internecie. eToys.com z S na końcu agresywnie zaatakowało eToy.com, czyli grupę artystów internetowych ze Szwecji, która istnieje od 1994 roku. Ale oczywiście rok 1999 był rokiem elektronicznego handlu i Goliat oskarżył eToy.com bez S na końcu o spowodowanie milionowych strat. Wkrótce amerykański sąd nakazał Szwedom usunięcie ich domeny. eToys.com nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że istnieje już internetowy ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa. W Boże Narodzenie rozpoczęliśmy kilkunastodniową blokadę ich strony. Oświadczyliśmy, że będziemy ją prowadzić, dopóki wartość akcji eToys.com nie spadnie do zera. W końcu 15 stycznia eToys.com skapitulował. Oddał Szwedom ich domenę, pokrył koszty sądowe i obiecał, że nigdy nie będzie już nękał żadnej grupy artystów. Tymczasem w Wielkiej Brytanii hakerzy wkroczyli w świat wielkiej polityki. Krążą pogłoski, że wykradli tajne rządowe dokumenty i zmodyfikowali strony Partii Pracy i Konserwatystów. Na stronie lejburzystów głowa Tony'ego Blaira została zastąpiona głową kukły, co sugeruje, że wszyscy w tej partii są kretynami. Tymczasem na stronie konserwatystów pod zdjęciem Johna Majora umieszczono flagę ze swastyką. Cyber Junkie został aresztowany przez policję, która podejrzewała go o dokonanie włamania na stronę Partii Pracy. Wkrótce musiała go jednak zwolnić, bez postawienia zarzutów. My, hakerzy, mamy świra na funkcie władzy. Uwielbiamy mieć władzę nad siecią i nad komputerami. Haktywizm albo polityczne hakerstwo to sposób, by rozciągnąć tę władzę na świat zewnętrzny. Najlepsza forma ataku to dyskretne wkradnięcie się na stronę internetową i wprowadzenie niewielkich zmian w jej treści, na przykład w programie politycznym jakiejś partii. Trzeba to zrobić w taki sposób, by nie rzucało się to od razu w oczy. Prawdopodobnie umieszczona w taki sposób informacja pozostanie tam przez dłuższy czas, bo nikt nie zwróci uwagi na drobną zmianę. Jednak w cyberprzestrzeni jest także wielu cyników. Nie wszyscy hakerzy wierzą w haktywizm. Phobos uważa, że haktywizm to ideologia, która ma usprawiedliwić przestępstwo, jakim jest włamanie. Odkryli tę samą prawdę, którą ja i wielu innych ludzi odkryliśmy już dawno. Włamywanie się do komputerów innych ludzi to świetna zabawa. Nie są jednak dość inteligentni lub wystarczająco zdemoralizowani, by przyznać, że robią to dla przyjemności. Starają się to jakoś uzasadnić. Wymyślają sobie, że chodzi im o jakąś sprawę. Twierdzą na przykład, że nie lubią pedofilii i włamują się do komputerów, żeby ścigać pedofilii. Albo że szukają dziur w zabezpieczeniach po to, by poinformować o tym administratorów.
To wszystko bzdury. W sumie chodzi im o to samo, o co mnie. Włamują się do komputerów, bo to świetna zabawa. Daje im poczucie władzy i mnóstwo adrenaliny. Tu chodzi tylko o to. Zabawa polega na tym, by wykraść to, czego się chce, zrobić to, na co ma się ochotę i zniknąć bez śladu. Niektórzy z nich robią to za pieniądze, inni walczą w jakiejś sprawie. Łączy ich jednak wspólne doświadczenie, podniecenie. Takie samo jak to, którego doznali pierwsi studenci włamujący się do komputera na swojej uczelni. Podniecenie wynikające z możliwości zmierzenia się z maszyną i uzyskania dostępu do tajnych danych. Coldfire, haker czarny kapelusz, który został schwytany, twierdzi, że włamywał się wyłącznie dla własnej przyjemności. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Nie robiłem tego dla żadnej sprawy. Robiłem to, bo to była dobra zabawa. To dawało mi kopa i naprawdę to lubiłem. Nadużywałem jednak zaufania ludzi, którzy nie spodziewali się, że mogę włamać się właśnie do ich komputera. Hakerzy są antyspołeczni, naruszają prywatność setek ludzi. Tego nie można popierać. Nie wolno się włamywać. Robimy to, bo to świetna zabawa, ale nie wolno tego robić.